Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii FIFA Mobile 19. Na samym początku przepraszam, że nagrywam na jedną kamerkę, miałem nagrać na dwie, tak jak ostatnio, żebyście mnie widzieli, ale niestety padła mi bateria. No i przepraszam, no i następne odcinki oczywiście będą już na dwie kamerki, tak żebyście mnie widzieli, bo podobało wam się. Więc słuchajcie, dzisiaj rozegram sobie kolejne mecze z Champions League, które mi zostały. Kto jeszcze nie jest na mojej grupie, no to oczywiście zapraszam. Grupa nazywa się Mobilni Fifacze Sepka. Dobra, ja tu biorę po kolei, a co tam niech będzie. Słuchajcie, udało mi się wygrać w końcu z Juventusem. Kto śledzi moją grupę, to oczywiście wie, o co chodzi. No udało mi się wygrać wczoraj, w sensie w środę. Udało mi się wygrać, słuchajcie, więc no cieszę się. Teraz czeka mnie mecz z Bayernem. Kilka razy już sobie rozegrałem mecze z Bayernem. No i no nie jest tak źle. Niektórzy piszą, że ciężko z nimi wygrać. Mi się udało parę razy zremisować 2-2, ale no nie jest tak źle. Słuchajcie, Robert Lewandowski, no ale nie ma gola. Także myślę, że może jakoś w miarę szybko przejdę ten Bayern. Niektórzy piszą, że później już jest łatwiej, ale dobra, ja na razie skupiam się tutaj na meczach z Champions League. Robert Lewandowski będzie strzelał i niestety, no ja muszę się tutaj skupić, bo przecież ja nie mogę tego meczu przegrać. No jak to jest? Co się dzieje? Nie mogę w ogóle nawet strzelić na bramkę. Prawdopodobnie zrobię wam live'a w sobotę, jak mi się uda, słuchajcie. No i znowu Robert Lewandowski. Aj, niepotrzebnie, ale jest. Udało się, wpadło, mamy 1-1, więc jeszcze jedna bramka. No i oczywiście, no nie kto inny jak Robert, no to strzela brameczki. Dobra, może pominiemy sobie tą powtórkę, bo to nie była jakaś taka mega bramka. Więc dobra, ciśniemy dalej. Zobaczcie, jak tam Robert poszedł do przodu. No ale nic z tego nie wyszło. Dobra. Także rozegrałem sobie kilka meczy już właśnie z Bayernem. No nie jest tak źle, jak niektórzy piszą, że no ciężko z nimi wygrać. James Rodriguez i będzie 2-1. Nie! Ale dobitka i jest gol i oczywiście Robert Lewandowski. Ten to się tutaj nastrzelał w Champions League. Słuchajcie, także następne mecze będą prawdopodobnie jakoś 25 chyba grudnia. Jestem ciekawy, jakie tam drużyny będą. No dobra, to przydałoby się coś jeszcze strzelić. Tutaj może ktoś inny. Ups, Robert trochę tutaj się pomylił. O właśnie, ten gościu, który jest teraz przy piłce i strzela bramkę. Powiem wam, że bardzo dużo zrobił właśnie w meczu z Juventusem. Wypracował dwie akcje, po których wpadły bramki. Strzelił też tam chyba Robert Lewandowski, o ile się nie mylę. Słuchajcie, siedziałem sobie któregoś wieczoru, rozegrałem sobie jeden mecz, przegrałem tam 3-1, no i pomyślałem sobie, a dobra, wiecie co, zagram sobie jeszcze jeden meczyk, no i udało mi się wygrać aż 4-3 i tą czwartą bramkę strzeliłem w doliczonym czasie, słuchajcie, w doliczonym czasie i było 4-3, no i powiem wam, że tak się cieszyłem, że w końcu przeszedłem ten Juventus. No i dobra, pierwszy meczek mamy już z głowy, słuchajcie, wygrywam 3-1. Zaraz odbierzemy sobie nagrody za ten mecz. Mam tu jeszcze mecz do rozegrania między innymi z Manchester United. Tutaj mamy nagrody. 10 tysiaczków wpadło do kieszonki. Napoli, teraz będzie Napoli i słuchajcie, pisaliście mi tu w komentarzu, że jest tutaj Milik, więc Robert Lewandowski kontra Milik. No i zobaczymy, jak mi pójdzie w drugim meczu. Ach, szkoda, że kurczę, no. A jest Milik, zobaczcie, i Zieliński, no elegancko. No szkoda, że kurczę, nie naładowałem tej baterii i nagrywam tak, jak nagrywam, bo już powiem wam szczerze, że fajnie było nagrywać właśnie tak na dwie kamerki. No ale trudno, następnym razem, co jest, nie tak podajesz, gościu, nie tak miało to być. Ups, zobaczymy, czy Robert będzie lepszy od Milika. Milik na razie jeszcze przy piłce nie był.
Ale może zaraz będzie. O, tutaj troszkę gorzej coś. Ale dobra, jakoś idzie. Ło, co tam się stanęło? Jak to mówi jeden gościu z YouTube'a. Pewnie widzieliście ten... Ujujujuj, Kajehon przy piłce. Oj, będzie groźnie. Ale udało mi się. Dobra, wiecie co? Pokażę wam... O właśnie. Pokażę wam, jak najczęściej strzelałem bramki Juventusowi właśnie... No właśnie... Nie z tego konta, ale zaraz wam pokażę. Robiłem coś mniej więcej coś takiego. Schodziłem do boku, strzał. Co tu się stało? Spalony. Ja tu gadu, a tu już 70 minuta, słuchajcie. A ja jeszcze nawet jednej bramki nie strzeliłem. No trzeba to nadrobić jakoś szybko. No podanie do Roberta. Chyba nie wygram tego meczu, coś mi się wydaje, jak tak będę grał. Ja tu sobie gadu, a czas leci, słuchajcie. Więc dobra, trzeba się streszczać troszkę. Czy to wpadnie? No i właśnie takie bramki strzelałem Juventusowi. 81 minuta. No i ten gościu, którego chwaliłem. Niestety nie potrafię go wymówić, więc sorry, więc możecie napisać w komentarzu, jak się wymawia nazwisko tego piłkarza. Ale dobra, muszę tutaj... troszkę się skupić bardziej i strzelić jeszcze jedną bramkę, bo muszę wygrać ten mecz. I elegancko, no tu już musi być bramka. Jeżeli tego nie strzelę, to znaczy, że jestem cieniasem, ale jest gol. I zobaczcie, kto strzela. Przepraszam. I właśnie on dał mi zwycięstwo z Juventusem, ale powiem wam, że tak się cieszyłem. Szkoda, że nie nagrywałem tego meczu. Myślałem właśnie, żeby nagrać. O, idzie Robert i powinna bramka wpaść. No właśnie. Takie same bramki strzelam Bayernowi, tylko kurczę, strzelę dwie i nie mogę strzelić więcej. A jak grałem z Juventusem, słuchajcie, no to udawało mi się parę razy strzelić trzy gole. No tam z Bayernem jest, zaczynamy mecz od 15 minuty. O, skończył się ten. Na szczęście udało mi się wygrać 3-1. Jeżeli słyszycie odgłosy jakiegoś płaczącego dziecka, to oczywiście za mną, chciałem powiedzieć, za ścianą. No właśnie, nie wiem, czy to słyszycie. Nie wiem, co tam się dzieje, jakaś masakra. Dobra, odbieramy nagrody. Kto mi teraz wpadnie? No okej. I został mi ostatni mecz z Manchesterem United, 83 overalla. Ja mam 88, idę do 90 pomału. Dobra. Ci, co mnie oglądają, no to wiecie, że jeżeli chodzi o ligę angielską, to Manchester United jest moją ulubioną drużyną. No i mam nadzieję, że z nią wygram w tym meczu. Zobaczymy. Ależ tam pięknie poszedł. A czemu Valencia nic tutaj nie zrobił? Aha, okej, właśnie teraz to zrobił. Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz, że wolicie oglądać filmy z FIFA Mobile niż unboxingi. No to powiem wam szczerze, że byłem mega zaskoczony. Czy to Royce strzeli teraz? Mocne uderzenie, ależ tutaj bramkarz pięknie De Gea broni. Mamy rzut rożny. I no niestety, już myślałem, że to wpadnie do bramki. De Gea zaczyna od bramki. Dobra, ciśniemy, bo tu trzeba coś strzelić. Halo, halo. Oleż poszedł. Czy to wpadnie? Jest brama. No zobaczcie, jak często wpadają bramki właśnie, jak się strzela tak pod kątem. Ale lewy tam bił mu. Brawo, słuchajcie. Także no byłem mile zaskoczony, że bardziej wolicie oglądać FIFA Mobile niż unboxingi. Tam Robin bieg, chciał, żebym mu podał, ale no niestety zagapiłem się. Dobra. Lewy do przodu, do... O, nie zauważyłem, kto to jest. Tutaj jest Robin. I Robin, no musi to strzelić. I jest brameczka. Nawet nie pomyślał, żeby komuś podać. Strzelił. I jest 2-1, więc można powiedzieć, że ten mecz już wygrałem. Tam lewy jeszcze pokazuje, podaj, ale oczywiście Robin pomyślał sobie, przecież ja nie podaję, tylko sam strzelam. No i na szczęście strzelił, ale przydałoby się teraz coś lewym strzelić.
Gdzie jest ten lewy? Tam widzę, że biegnie już. Chyba ta piłka nie dojdzie do niego niestety. Ależ tam walczył do końca. Szmelcer rusza. Teraz ciśnie tutaj Manchester United. No myślałem, że tam coś na poli Milik pokaże, ale no nic nie pokazało. Może być groźnie. Ups, wybijać to do przodu. No nie na boki, tylko do przodu powiedziałem. Nie chcą mi się słuchać. No i teraz lewy sam, ale ciśnie. Oj, chyba poda do Royce'a. Kolega z byłej drużyny, oczywiście z Borussii. I zobaczcie tutaj Royce, piękna brameczka. 3-1, no bez problemu. Ale coś mi się wydaje, że, przepraszam, kolejne drużyny już będą mocniejsze. Także 3-1, mamy 87 minutę, więc no już tutaj nic się nie powinno zdarzyć, ale no fajnie by było, żeby jeszcze lewy coś strzelił, więc może coś teraz, no niestety. Także piszcie w komentarzu, czy macie dosyć już unboxingów i chcecie oglądać FIFA. No bo ja wiem, że na razie nowych serii nie ma, w sensie do otwierania, jeżeli chodzi o karty. Więc no, byłem nieźle zaskoczony. Dobra, odbieramy ostatnią nagrodę i kto tu mi wpadnie? Barbosa. No okej, okay. Jeszcze Kasiorka wpada. No i słuchajcie, mam zaliczone wszystkie meczyki. Między innymi to była też Barcelona i Bayern Monachium. Słuchajcie, no ja wam jeszcze tutaj... Sorry, to nie tak miało być. Pokażę wam jeszcze tutaj, żeby nie było... No przeszedłem ten Juventus, przeszedłem, udało mi się i zobaczcie mecz. A wiecie co, może na koniec rozegramy sobie jeszcze meczek z Bayernem, zobaczymy jak mi pójdzie. Może akurat na filmie się uda, zobaczymy czy w ogóle strzelę jakąś bramkę, bo przed nagrywaniem tego filmu, słuchajcie, zobaczcie, Lewandowski, udało mi się zremisować z Bayernem 2-2. No i zobaczymy jak mi pójdzie, jak będę nagrywał w ogóle film. Więc tutaj już muszę się troszeczkę bardziej skupić, bo no wielu z was pisało, że no niestety, ale z Bayernem jest ciężko wygrać. I zobaczcie, robię przeważnie taką akcję, no niestety tutaj nie miałem jak to zrobić, ale może teraz... I pięknie! Robben! Mamy 2-1, słuchajcie, 23 minuta. Jeszcze tylko dwie bramki, słuchajcie, mi brakuje. Jeżeli ja to zrobię na filmie, to po prostu będzie jakaś masakra. Zobaczcie, Robben pięknie się obrócił, strzela, ale powiem wam, że Neuer tutaj parę razy ładnie wybronił moje strzały, jak grałem oczywiście. Dobra, ciśniemy do przodu. Ależ teraz tutaj się ciasno zrobiło. Dobra, idziemy. Sorry, nie nadaje się na komentator, ale no nieważne. O, i lewy przy piłce, słuchajcie. Będzie podawał. O, dokładnie. Robimy taką akcję. Oj, ciasno się zrobiło, ale strzał! I Neuer tutaj pięknie broni. Szkoda, że nie ma tutaj dogrywki albo karnych. No niestety, trzeba ten mecz wygrać. Piszcie w komentarzu oczywiście, czy wam się udało przejść Bayern. No ja mam jeszcze sporo czasu, żeby coś tutaj strzelić, ale zobaczymy jak mi pójdzie, bo coś na razie nikt tak za bardzo nie ciśnie tutaj do przodu. Ależ kiepskie to podanie było Roberta. Co tam za tą ścianą się dzieje? Nie wiem, oni mordują te dzieciaki czy co? Masakra. Dobra, niestety na razie mamy tylko 1-2, ale zobaczymy, może uda coś się strzelić jeszcze w drugiej połowie. A ktoś mi nawet chyba pisał, żeby strzelać po rogach. Ale na razie coś tutaj... na razie mi nie idzie. Co tam się dzieje za tą ścianą? Ja chyba muszę się tam przejść. Nie mogę się skupić do... Oj, rzut rożny będzie niestety. Trzeba będzie uważać. Chyba się tam przejdę zaraz do tego gościa i zrobię porządek. O, było blisko, ale nie straciłem bramki, słuchajcie. Dobra, no trzeba coś jeszcze strzelić. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale to jest po prostu jakaś masakra. I to nie są małe dzieci, słuchajcie. Ale dobra, nieważne. Ciśniemy do przodu. Trzeba coś jeszcze tutaj strzelić. Jest szansa, bo mamy jedną bramkę. Royce.
Co Royce zrobi? Obrócił się. O, ale jeszcze zyskał piłkę, słuchajcie. Podanie. No co się stało? Za lekko. Niestety. Ale przynajmniej nie przegrywam do zera. I zobaczcie, lewy, ten drugi, nie z mojej drużyny, tylko z przeciwniej. Ciśnie, ależ on tu cisnął. Ale Akanji tutaj elegancko odebrał mu tą piłkę. Dobra, teraz ja cisnę do przodu. No trzeba strzelić coś jeszcze. Tylko dwie bra... Okej. Okay. Tylko dwóch bramek mi, słuchajcie, brakuje. Ale mało czasu już zostało. A też piękną bramkę strzeliłem dzisiaj, jak wracałem do domu. Siedziałem sobie w tramwaju, słuchajcie, z rzutu wolnego. Witzel strzelił przepiękną bramkę. Szkoda, że tego nie nagrałem. Czy wy to słyszycie? Nie, to jest, ja wiecie co, ja chyba zadzwonię naprawdę na policję, bo to jest coś podejrzanego. I zobaczcie, ależ tam broni teraz Neuer. Aj, to było złe podanie. No i nagrywaj tu w takich warunkach, słuchajcie. No niestety, niestety nie udało mi się wygrać tego meczu. Słuchajcie, przegrywam 1-2. Ja się muszę przenieść z mojego pokoju do drugiego, bo przecież tam nie idzie nagrywać. No nie udało się, słuchajcie, ale przynajmniej strzeliłem jedną bramkę. No i zaliczyłem wszystkie już mecze z Ligi Mistrzów. No i słuchajcie... To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę i obiecuję, że kolejny odcinek będzie już nagrany na dwie kamerki. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, miłego weekendu, trzymajcie się, pa pa!